Czukotka. Rejon, który już w XVII wieku był początkowo zagospodarowany przez władze Rosji. Potem nazywał się Nowomariinsk, by w końcu zostać Anadyrem. Anadyrem, 11-tysięczną stolicą 50-tysięcznej Czukotki. Tam w głębi budynek rządowy. W kraju, w którym występuje wieczna zmarzlina, instalacje wszystkie nie są prowadzone w ziemi. Anadyr znajduje się na maleńkim cyplu, a żeby przedostać się na lotnisko, czy przyjechać z lotniska, trzeba przepłynąć stateczkiem. Drewniany budynek soboru bezsprzecznie jest najciekawszym turystycznym miejscem. Tuż obok znajduje się muzeum. Czukotki, okręg autonomiczny, to duży teren. Teren, który w większości leży za kołem polarnym, gdzie zima trwa 10 miesięcy. Jestem w lipcu, czyli w pierwszym miesiącu lata. Jednocześnie gdzieś od maja do początku sierpnia trwają tutaj białe noce. A białe noce to nic innego jak noc jest odrobinę ciemniejsza od dnia. I to wszystko. Przed chwilą widziałeś głównych mieszkańców, poza Rosjanami i Czukczami. Morsy i białe miśki. Odgłosy jak nie przymierzając nad Bałtykiem. Tyle, że tutaj jest krąg polarny i białe noce. I w lecie temperatura maksymalnie gdzieś 12 stopni, a zimą nawet 40. Średnio w zimie minus 22. A zima, jak już mówiłem, trwa przez prawie 10 miesięcy. A dalej na wschód już tylko Alaska. Jak dawniej żyli Czukczowie, można zobaczyć tylko w muzeum. Obecnie to tacy sami ludzie jak wszyscy. Kościec Morsa. Kości i pięć palców. Krąg polarny. To ta granatowa linia dookoła. Biały misiek może być duży. Ten w muzeum ma jakieś 1,20 m, 1,30 m wysokości. Birobidżan jest stolicą żydowskiego okręgu autonomicznego. Leży w pobliżu Amuru. A ten dworzec znajduje się na kolei transsyberyjskiej, na jej odcinku pomiędzy Bajkałem i Amurem. Kolej bajkalsko-amurska dokładnie.
po prostu kwas. W małym parku, w samym centrum miasta, naprzeciw dworca, znajduje się Aleja Bohaterów. I nazwiska tych, którzy zginęli z tego rejonu. W czasie II wojny światowej oczywiście. Ten napis mówi, nikt nie został zapomniany, niczego nie zapomniano. No wydaje się to prawdą na tych terenach. Gdzie nie spojrzysz, tam pełno pomników. Вот макет. Вот он находится здесь вот. Его можно показывать, когда выносить свиток Торы нельзя. Głównym miejscem w synagodze jest właśnie to miejsce. Za tą zasłoną. Tam znajduje się żydowskie Pismo Święte, które może być otwarte i przeczytane w poniedziałek, czwartek i w sabat, ale tylko wtedy, kiedy przychodzi 10 wiernych, 10 mężczyzn. Wtedy jest otwierany i czytany podczas ceremonii religijnej. A ja to wszystko wiem dzięki sympatycznemu opiekunowi tej świątyni. Synagogę w Birobidżanie oddano do użytku w roku 2004. A historia Żydów w tym rejonie to historia pozbycia się problemów z syjonizmem przez Józefa Stalina w latach 30. Zaczął agitować i według informacji, które uzyskałem w muzeum, zaczęli namawiać wtedy ludzi, żeby przemieścili się do tego rejonu. Do tego rejonu dlatego, że tutaj była wolna ziemia, mimo że rejon jest bardzo wodnity, powiedziałbym. Mnóstwo tutaj ziem podmokłych. A to, co widzisz, to róg. Róg w synagodze, który odzywa się dwa razy w roku. Żydzi przyjeżdżali tutaj najpierw w latach 30., a potem po II wojnie światowej. Były to takie przesiedlenia dobrowolne, jednak jak chcieli, to mogli stąd wyjechać i część tak robiła, ale nie mogli wyjechać poza granicę. Poza granicę mogli wyjechać dopiero w latach 80. i 90. XX wieku. Wtedy dostali paszporty i wtedy to zniknęło stąd bardzo wielu ludzi. Obecnie na 75 tysięcy mieszkańców Birobidżanu zostało niespełna 2%. Większość napisów urzędowych, również nazwy ulic, są w dwóch językach, rosyjskim i żydowskim, jidysz. Ten sobor jakby troszkę skromniejszy. W każdym razie tych złoceń i kopuł ma mniej od wcześniej oglądanych miast. Wypisali także wszystkie swoje święta religijne. Pałac Ślubów. Z drugiej strony Pałacu Ślubów. Kłódki. Przysięgam ci, moja kochana, mój kochany, na wieki wieków amen. I klucz do rzeki. A rzeka... Rzeka nazywa się Bira. Jestem obecnie na brzegu, w pasażu przybrzeżnym. Rzeka Bira płynie sobie właśnie tutaj. Jest jedną z dwóch rzek, która znajduje się na terenie autonomicznego okręgu żydowskiego. Od nazwy dwóch rzek, Biry i Bidżanu, wzięła się nazwa Birobidżan. A obie rzeki są po prostu dopływami Amuru. Amur również jest granicą południową tego rejonu, a za Amurem są tylko Chiny. Jestem obecnie, jakby to powiedzieć, w daleko wschodniej i jednocześnie południowej części Rosji.
Dalej na wschód mam Chabarowsk, a lekko na skos Władywostok. Ideologię opublikowaną przez tego pana diabli wzięli w świecie, a on sam na Dalekim Wschodzie ma się całkiem nieźle. Na pewno najładniejszym budynkiem w Czycie jest sobór. Czyta jest stolicą kraju zabajkalskiego. Kraju, który ma powierzchnię 30% większą od Polski, ale tylko niecałe 1 100 000 mieszkańców. Z tego 1/3 mieszka w Czycie. W mieście znajduje się kilka szkół wyższych, w tym wyższa szkoła kolejarska, powiedziałbym. 115 lat już minęło, jak wybudowano stację kolejową. Budynek poczty. Plac Lenina posiada na środku jednego gospodarza. Tuż przed nim przechodzi główna ulica, też jego imienia. Klub oficerów. Miasto zdobili kozacy i utrzymali je. Obecnie to duży kraj, który graniczy z Chinami. Górno-Altajsk, 50-tysięczna stolica kraju altajskiego. Jest wielki, bo ja wiem, 1/3 Polski, a leży daleko. Jest stąd jakieś 3500 km do Moskwy. I poza tym to takie nasze polskie Beskidy. Ludzi mało, jak się leci samolotem, pól jeszcze mniej. Centralny plac i główne ulice można zamknąć oczy i wyłączyć pamięć, nazywają się tak samo. Kraj Altajski graniczy z trzema innymi państwami, aż dziwne. Z Chinami, z Mongolią i z Kazachstanem. A wódz rewolucji październikowej tablicy już nie ma, tylko te kwiaty urzędowe na dole. To biało-niebieskie to właśnie kraj Altajski. I skrzydlaty lew. Cześć i chwała ludziom pracy. Jak widać na tym pomniku, kraj altajski to nie tylko pagórki, także dość wysokie góry. Początek działalności prywatnej zwykle objawia się dużymi reklamami. Tutaj chyba tak jest. Niektóre pokazywane tu obrazy świadczą o przeszłości. O mieszance ludów chińskich, kazachskich, rosyjskich i miejscowych ludów wędrownych. Tak to jest na pograniczu trzech państw, a w zasadzie czterech. W sąsiedniej Mongolii przewędrował nawet festiwal Nadam. Tutaj jedna z konkurencji nadała mu zapasy, a tutaj motyw zsyłki.
Część mieszkańców Ołtaju wyznaje szamanizm. Tutaj historyczny strój szamana. Troszkę pozmieniać i będzie strój indyjskiego czarownika. Ciekawostką w jednej z kultur tutaj żyjących był sposób chowania. Wraz z bronią i swoimi końmi. Ale ten łuk w swojej kolekcji bym umieścił. Dawny budynek szkolny